Jak może wiecie, seria mniejsza z tym, to ogólnie seria, w której mówimy, co się działo w ostatnim tygodniu i co się będzie dziać w najbliższym czasie. I zależy głównie od tego, ile się tutaj wydarzyło rzeczy. A w ostatnim tygodniu się dużo wydarzyło. Cześć, cześć, znowuż. I zapraszam was już na kolejny odcinek z Mniejsze z tym i bez zbędnego przedłużenia zaczynamy. Na początku od metra i jaki jest nasz postęp prac na odcinku brudnowskim. Tutaj jest prosta sytuacja. Maria sobie siedzi na zaciszu, jak już mówiliśmy, 2239 metrów. Sobie tam siedzi. Natomiast Anna jest mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Granatowicze a zaciszem i wywiedziła 1604 metry. Dalej na odcinku zachodnim mamy Elżbietę, która wywiedziła 805 metrów. Jest już dosyć blisko stacji Urlichów i jej średnie tempo pracy teraz to było około 20 metrów na dobę podczas drążenia. Więcej informacji i Krystyna siedzi na Urlichowie, 997 metrów. Więcej informacji do tego odcinka dowiecie się albo w niedzielę, albo w poniedziałek, gdyż wtedy się pojawi kolejny odcinek. Zapraszamy do metra, więc... No cóż, nie wiem, czy Sykut będzie w ogóle, bo trudno jest tam teraz dojechać z okazji naszej pandemii. I ważna rzecz, w najbliższy weekend, czyli jak wy to oglądacie, to dzisiaj i jutro, mamy problemy. A mianowicie metro działa na odcinku skróconym Stokłosy Młociny. Czemu? Bo niektóre części w metrze też potrzebują swoich naprawy. I właśnie te stacje od stacji Stokłosy, czyli... Kolejne Stokłosy, w sensie od Stokłosy do Kabaty, o to mi chodziło. Są aktualnie w naprawie, będą tam różne zmiany i tak dalej. Jest specjalna komunikacja zastępcza, o tym co chwilę jeszcze powiem, i jeździ linia ZM1 i tam to się trochę pozmieniało, więc tak to niestety działa. Od stacji metra Kabaty do metra Ursynów jeździ ZM1. Dalej, po kolei. Awarie wind na stacjach metra. Księcia Tomasza... Płocka, Młynów i Księcia Tomasza. Księcia Tomasza. Księcia Janusza cały czas nie działa. Czytaj, winda przy wyjściu numer 6, poziom 0-1. No i standardowe windy, w sensie standardowe na niektórych... Nie na wszystkich byłem, powiem tak. Z czego jedną nagrałem, bo nagrywałem ją z zamysłem, że może się zepsuje. I się zepsuła. Nie to, że ja coś przewiduję czy coś i nie to, że chcę, żeby tutaj trafiły windy, ale... Tacławicka, winda południowa na peron, poziom -1, -2. Politechnika, winda południowa na peron, poziom -1, -2. Tam właśnie nagrałem. Jednak nie. Ratusz Arsenał, winda południowa na peron, poziom -2, -0. No i jak możecie domyślać, poza księcia Janusza i Politechniką nie mam nic nagranych, bo ostatnio też nie ruszam się zbytnio, że wychodzić i nagrywać materiały do Mniejsza z tym, co trochę smutne, no ale no cóż. Elki, aktualnie potrzebujemy nowych operatorów. I co my tu mamy napisanego? 10, 6 i 2 linie potrzebują teraz. Więc jest planowanych 10 nowych linii w gminie Piaseczno. Niebieskie autobusy, tak to muszą być niebieskie autobusy. W skrócie łącznie mamy 36 autobusów, przejedzie w ciągu roku 2,5 miliona kilometrów. Będą kursowały 17 linii lokalnych. Zarządu Transportu Miejskiego ogłosił przetarg na świadczenie usług przewozowych w 2021 roku. Konstancinie, Jeziornie, Starych Babicach i Piasecznie, czyli zmiany albo stare dobre autobusy będą jeździć. Także no cóż, czekamy. Chodzi tutaj głównie chyba z tego co widzę, mamy L13, L24, L23, L24, już się powtarzam, L32, L52 i L39. Ale nie wiem, tak jak chcecie to sobie poczytajcie, będziecie mieli link w opisie. Dalej, pomożemy w transporcie chorych do szpitala narodowego.
W tym celu dostosujemy dwa autobusy WTP na potrzeby pacjentów. Będą one wyposażone m.in. w specjalne stanowiska z tlenem nawet dla 30 osób. W skrócie ZTM, czytaj WTP i inni, będą mogli jeździć. Do pracy będzie wyznaczonych 20 pracowników, 20 kierowców MZA i będą oni podjeżdżać do szpitala narodowego. Szpital narodowy, ciekawe. Nie, oczywiście się nie śmiejemy, ale wiemy, o co chodzi. Na narodowym, który powstał, no i on tam będzie podjeżdżać i do różnych jeszcze z tego co widzę tutaj ustaleń, tam jeszcze będzie jakaś tam detekcja i tak dalej, ale ogólnie się cieszymy, że WTP też się nam tutaj wspiera. Kontrola pierwszych pudeł Skoda Warszawia. Pierwsze pudełka, tak ciekawe brzmi, jeżeli nie wiecie, co chodzi, to chodzi o cały ten szkielet w tych nowych pociągów, które od Skody dostaniemy. Skoda Warszawia, tak się nazywają w końcu. No i właśnie one aktualnie tam przychodzą już pierwsze te próby, etapy, te techniczne procesy, tu nawet mamy zdjęcia, jak to wygląda. No całkiem wagony dla Warszawy, no nowoczesna fabryka. Tylko trzeba poczekać jeszcze, żeby w końcu się pojawiły Warszawy, a na to jeszcze mają rok, więc chwilę poczekamy. Te tramwaje warszawskie wspierają ratowników medycznych w zajezdni na Mokotowie. W zajezdni na Mokotowie, czytaj przy ulicy Woronicza, pogotowie ratownicze i transport medyczny aktualnie to też tutaj współpracują ze sobą, dzięki czemu będą tam mogły być dezynfekowane swoje piękne pojazdy, karetki i tak dalej po każdym pacjencie właśnie z wirusem. No i to im o wiele bardziej pomoże, a zajezdnia Mokotów to jest jedna z najbardziej niedostępnych stacji. No ba, niech będzie Żoliborz. Jest bardziej ukrytą zajezdnią, chociaż naprawdę też nigdy nie byłem. Chodzi mi o punkty zwiedzania, no ale tak czy siak, zajezdnia będzie czynna dla nich i będą mogły tam być dezynfekowane karetki i inne pojazdy. W sensie chyba głównie karetki, jak mi się wydaje. We Turillo. Mamy, już można korzystać ze stacji 9629. Jak coś, Modlińska, Żerańska, która powróciła na swoje dawne miejsce. No cóż, no przez chwilę po prostu jej nie było, ale się cieszymy, że wróciła. Ze Turillo to jak zawsze dużo i na temat, także na razie tylko tyle od Turillo. SKM-ki. Mamy zmiany w SKM-ce. Dokładnie od niedzieli, 8 listopada, zmienia się rozkład jazdy pociągów. Na szybkiej kolei miejskiej linie S1, S2, S3 zmiany będą niewielkie. Natomiast od poniedziałku 9 listopada z powodów remontu w Legionowie większość pociągów SKM S9 będzie zaczynała i kończyła kursy na stacji Legionowo, a nigdzie dalej nie będzie niestety jechać. Także tak to wygląda, drobne zmiany, jeżeli coś chcecie więcej wiedzieć, to wejdźcie na stronę WTP lub wejdźcie w linki w opisie. Zawsze linki są w opisie jak coś, więc no. MZA, dochodzimy do MZA, firmą roku. No i co my tu możemy dowiedzieć? To jest coś ciekawego, a mianowicie MZA właśnie, tak jak dowiedzieliśmy się, dostała nagrodę firmy roku 2020. Jest to certyfikowane i tak dalej. Nasza spółka została nagrodzona za wyznaczenie standardów na rynku, bycie wzorem uczciwej i rzetelnej przedsiębiorczości oraz odpowiednim zarządzaniu, więc jak coś, to proszę bardzo. Swoją drogą, jeżeli nie wiecie, to takie autobusy MZA i ogólnie te warszawskie, które jeżdżą po Warszawie, da się kupić jako takie małe modele, które kosztują dużo i w ogóle, ale ładnie stoją na półeczce i można się bawić, ale głównie także ładnie stoją, więc jak coś to wiadomo. Także tak wygląda, dochodzimy do informacji do drugiej planowych, czyli tace drogowe, zmiany dla linii 177 i 228 w aktualny weekend są zaplanowane tace drogowe na ulicy Posagu i są dodane zmiany, tak jak mówiłem, dla obydwu tych linii. Dalej, zmiany rozkładów, tak jak mówiłem, dla pociągów i tak jak mówiłem, w opisie macie dokładny link, gdzie możecie znaleźć, jak się zmieniają godziny. Remont przejazdów Legionowy, czyli to, o czym mówiliśmy, czemu pociągi nie działają. W poniedziałek 9 listopada rozpocznie się remont przejazdu kolejowego w Legionowie na ulicy Piaskowej. Autobusy linii 731 pojadą objazdami. No i cóż, niestety, coś się zawsze musi zmienić. Także z tego co widzę, nie będzie dużo przystanków nie działać w Legionowie.
No niestety, ale miejmy nadzieję, że niedługo to będzie kursować i te problemy nie będą jakieś bardzo bolesne. Roboty drogowane na rondzie 30-latka. Przed nami kolejny etap prac na Alei Jana Pawła II. W weekend drogowcy wymienią nawierzchnię na wylotach ronda 30-latka. Będą zmiany w wykursowaniu autobusów WTP. Od piątku 6 listopada do poniedziałku 9 listopada do godziny 4 będą tam drobne zmiany. Nie będę czytać wam dla drobnych ilu autobusów, bo jest ich bardzo dużo, ale takie drobne zmiany, więc jak coś tam wiecie. Wiecie, że coś się dzieje i lepiej tam się nie fatygować teraz. Przypominamy, że aktualnie da się pojechać autobusami od WTP na cmentarze cały czas. A cały czas mam na myśli, że jeszcze w aktualny weekend będą jeździć. Mam na myśli tutaj linię C40, C9, C11 i autobusową, a konkretnie tramwajową linię C1. Więc póki co jeszcze macie szansę przejechać się liniami cmentarnymi w Warszawie. Tak jak mówiłem, dokładne zmiany co do naszego metra, który kursuje teraz na kursie skróconym w aktualny weekend. Czyli tak jak mówiłem, metro kursuje do 100 kłosów od Młocin. Jest linia ZM1, jedzie od metro Kabaty, Aleją Komisji Narodowej i do metro Ursynów. Tam sobie robi pętelkę. Nie będę wam mówić w jaki sposób, bo to jest zagadką. Ponadto linie 710, 724 i 742 zostają wydłużone i dojeżdżamy aktualnie do Ursynów Południowy, gdzie skąd można przejść pierwszym spacerkiem około pół kilometra do stacji metro Ursynów. No bo może trochę przesadziłem, że pół kilometra, ale to nie jest obok siebie, żeby nie było. Ursynów Południowy i metro Stogłosy to jest kawałek od siebie. Wiem, że spacerkiem się przejdzie, ale kleje, jest ponuro. To się nie będzie chciało iść. No i oczywiście ZM1 będzie jeździć do metro Kabaty, więc jak coś spokojnie będzie tak to jeździć. Więc nieźle i to się kończy po weekendzie. Jak coś. Likwidacja przystanku Dalibora 05. Niestety od nocy 6-7 listopada 2020 roku zostaje, ulega likwidacji. W jego zastępstwie dla linii nocnych N45 i N95 w kierunku dworzec centralny obowiązywać będzie przystanek Dalibora 01. Ja nie widzę swoich różnic dla siebie, ale na pewno jakieś są. Nowa aleja. Dawno nie mówiliśmy, więc teraz powiemy. Aktualny postęp prac nowej alei to jest 70%. Proszę bardzo. I jak wygląda? No to tak jak mówiłem, teraz są te zmiany tutaj drogowe. Pasy niektóre nie działają i tak dalej. I to jest główna zmiana, jak tutaj się tutaj wydarzyła, a konkretne informacje to jeszcze jak skończą całą nową aleję, to pomijając to, że wam pokażę mapę całości, to jeszcze wam powiem dokładnie zły odcinek o tym, jak oni to wydemontowali. Więc na koniec tej inwestycji będzie jeszcze jeden odcinek specjalny poświęcony. To tyle z nowej alei i z WTP, ale to chyba już się domyśliliście i dochodzimy do ZDM-u. Czyli tak jak mówiłem właśnie, wymiana dawna 30-latka i tu macie mapkę objazdów samochodowych. Bo to nie jest tak, że wszystko bezboleśnie działa. Niestety w niektórych miejscach teraz będzie trzeba dojechać specjalnym sposobem, bo inaczej się nie będzie działo. No ale tak, póki co tak to będzie niestety się teraz trochę wydarzyło, bo w niektóre miejsca, no, będzie trudniej dojechać. Niestety. Ale wiadukty będą cały czas czynne, jak coś nad rondem właśnie 40-latka. Nielegalni, czyli jedna z naszych ulubionych serii ZDM-ie. Ja w końcu muszę zrobić tego jakieś fajne intro. Kolejne nielegalne reklamy usunięte. Bilans października. Czyli to jest ogólnie koniec każdego miesiąca. Okej. W październiku skontrolowaliśmy 137 ulic. Usunęliśmy 106 nośników danych, które reklamowały się i ateportowały. I w ogóle niedobrze. Na szczęście nasz dzielny ZTM walczy z nimi i dzięki nim jest już lepiej. Na warszawskich ulicach da się w końcu wyżyć, bo to, że te reklamy były w takich nieładnych miejscach, to po prostu skandal. Chociaż niektóre, tak nie chcę nic mówić, ładnie na pewno wyglądały. No ale no, nie ma już ich. Nowe pompy już pracują, pompownie przy Wale Międzyszyńskim, bardziej wydajne. Czyli to co mówiliśmy 12 odcinków temu, a właściwie w poprzednim chyba, że te pompy zostały tam postawione, teraz już działają, więc no cóż, coraz lepiej, coraz lepiej. Progi dopełniają cały zmian. Bezpieczna obozowa. Co to znaczy dla przeciętnego człowieka, który jedzie samochodem? Chyba na obozową nie będę się zapuszczać, bo na obozowej teraz są progi. Więc jak coś, 30 na godzinę, progi są z 30 metrów, nie, może przesadziłem. O, jakiś filmik tu mamy nawet. W skrócie z tego filmu, bo sobie obejrzałem kawałek, jest bezpieczniej dla sześciach, dla pieszych. No, niech będzie.
Dobrze, oczywiście link do tego filmiku będziecie mieli w opisie. Niebawem nowe chodniki na ulicy Szczęśliwickiej. Realizujemy kolejny projekt obywatelski. Więc tak, zmienia się tam tutaj ulica Szczęśliwicka. Nowe chodniki, nowe zielone i bezpieczny przejazd. Na pojazdach huto i rowerach. Czyli w skrócie to, co zawsze powtarzam. Im lepszy chodnik, tym lepiej. I z tego, co widzę, chwilę poczekamy na niego, ale niedługo, więc dobrze. Marsz Niepodległości oficjalnie zakazany przez naszego prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Nie wolno, ponieważ wirus, ponieważ wirus, ponieważ wirus i ponieważ wirus. Takie są cztery powody mniej więcej w skrócie. I no cóż, ja nie będę komentować tej decyzji. Sądzę, że aktualnie faktycznie nie powinno się odbywać takie duże zgromadzenie publiczne. Chociaż nie jestem przekonany, czy taki zakaz poskutuje. Dopóki nie ma totalnego lockdownu, to sądzę, że no wiemy. Spektakle teatralne będą aktualnie online. Od 7 listopada instytucje kulturalne zostaną zamknięte w związku z pandemią. Jednak coraz więcej wydarzeń kulturalnych jest przenoszonych do internetu, czyli w skrócie TR Warszawa uruchamia VOD. Teatry online, festiwale filmowe także online, miejska platforma VOD, na ten cel przeznaczyliśmy 500 000 około, no to nie jest źle, także no, proszę bardzo. Coś tam dzieją, więc zdalne teatry, muzea, kina, galerie sztuki, nie wiem jak to z kinami będzie, bo dla nich to już małe zyski wyjdą. Raport z miejskich szpitali. Kolejne łóżka do walki z pandemią. Co sobie o zdrowie? Oczywiście tutaj walczymy z naszą pandemią. No i mamy dokładne informacje, jak to teraz wygląda. Dysponujemy łącznie 2413 łóżek, z których zajętych jest 1837. Tak na moje oko to tak niedużo zostało. Na mocy decyzji nałożonych przez ministra zdrowia oraz wojewodę mazowieckiego gotowi jesteśmy przeznaczyć 430 kolejnych łóżek. Z tego co widzę, na potrzeby dla osób zakażonych i do końca 21 jeszcze możemy przygotować na ten cel dodatkowe 120 łóżek. Nie, pewnie tutaj coś pokręciłem, no ale wiecie mniej więcej o co chodzi. No i ogólnie informacje, jakie mam tutaj w WM-ie, taką zrobię taki skrót, jakbyście chcieli wiedzieć. Co możecie się dowiedzieć? No to jest raport miesięczny ze szpitali, ruszyły prace nad polityką żywnościową w Warszawie, nabór wolontariuszy do akcji Warszawa Wigilia z dostawą, warszawskie pastodały wracają na ulicę, spektakl teatralny online, czyli to co mówię, Marsz Niepodległości zakazany, czytaj.pl na długie jesienne wieczory, pomóż w transporcie chorych do szpitala narodowego, o czym mówiliśmy, test sprawdź, czy nie jesteś rolnikiem, krew od zdrowieńców ratuje życie chorym, no to chyba wiemy. Konkurs na bota patelni, to wiedzieliśmy. No i dalej to ogólnie są już starsze informacje. Jak coś, do tego macie oczywiście link w opisie. To było na tyle z dzisiejszego Mniejsza z tym. I obawiałem się, że wyjdzie długi ten odcinek, ale nie jest aż tak źle. Więc mam nadzieję, że obejrzycie ten odcinek w miarę nawet jeszcze wcześnie. Jeżeli oczywiście uda mi się to zmontować jeszcze w piątek wieczorem, bo wiecie, ja jestem z tych ludzi, pewnie tak jak większość z was, dosyć leniwych, więc ja na sam koniec dnia zazwyczaj takie rzeczy robię. A mniejsza z tym, powinno w końcu wrócić na swój idealny termin, czyli pojawia się w sobotę rano. Ale zobaczymy. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco i chcecie zobaczyć, jak tam idą prace w metrze na Bemowie, to kliknijcie subskrybuj ten dzwoneczek. No i co dużo nie mówić. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. I od razu odpowiadam na pytania, nie wiem kiedy będzie kolejny live, bo nawet nie wiem kiedy będzie kolejny odcinek ze Skylinesu, bo przez ten tydzień nie grałem nic w ogóle. Tylko montowałem zaległe odcinki. Do zobaczenia. Cześć!